Już po raz 20 wręczono nagrody prezydenta miasta Kołobrzeskie Koniki. Pierwsza statuetka powędrowała do laureata wskazanego przez kapitułę dziennikarzy, która do nagrody nominowała 3 osoby: Ilonę Weter, Darka Jakubowskiego i Jacka Kawałka. Jedni drukują pieniądze, inni stawiają budynki. On wydrukował nasze miasto w sposób piękny i oryginalny. Kołobrzeskiego Konika od dziennikarzy otrzymuje Jacek Kawałek. Jacek Kawałek to nauczyciel informatyki w Zespole Szkół imienia Henryka Sienkiewicza, stosujący nowe technologie w nauczaniu, który wraz ze swoimi uczniami tworzy makiety w technologii 3D. To faktycznie się udało. Młodzież to chwyciła. Projekt się bardzo rozrósł, za co chciałbym bardzo, bardzo wszystkim podziękować, którzy nam pomagają w realizacji, proszę Państwa, firmom, instytucjom, osobom prywatnym, przyjaciołom. Jest ich naprawdę całe mnóstwo. Wśród osób i instytucji zgłoszonych i nominowanych przez prezydent miasta byli Izabela Stefanowicz, Marek Padias, Stowarzyszenie Grupa Ratownicza Paramedic, Uniwersytet Trzeciego Wieku. Pierwszą nagrodę Kołobrzeskiego Konika otrzymuje organizacja, dzięki której seniorzy, nasi kołobrzescy seniorzy, wyszli z domów i są bardzo, bardzo aktywni. Jak aktywni, to wszyscy w Kołobrzegu wiemy. Nagrodę Kołobrzeskiego Konika otrzymuje Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku. Uniwersytet Trzeciego Wieku zrzesza ponad 120 osób, które uczestniczą w wykładach tematycznych oraz rozwijają swoje uzdolnienia, zainteresowania, dbają o kondycję fizyczną. Taka niesamowita niespodzianka. Nigdy nie spodziewalibyśmy się, że zostaniemy w taki sposób uhonorowani. Mówiąc szczerze, wszyscy, którzy mnie znają, to wiedzą doskonale, że ja raczej, nie raczej, ale na pewno nie jestem człowiekiem słowa, tylko czynu. W związku z tym dziękuję bardzo w imieniu wszystkich, z którymi współpracujemy. W tym roku prezydent miasta przyznała 2 nagrody. Kołobrzeskiego Konika otrzymuje osoba, o której można powiedzieć, że Bałtyk przepłynął we wszystkie możliwe strony, we wszystkich możliwych konfiguracjach i myślę, że o Bałtyku wie wszystko. I Państwo już zapewne domyślacie się, że statuetkę Kołobrzeskiego Konika otrzymuje pan Marek Padias. Marek Padias z Ligi Morskiej i Rzecznej to wykształcony, doświadczony, niezwykle aktywny na rzecz miasta i mieszkańców człowiek morza, inicjator wielu wypraw i rejsów, uroczystości, regat, autor książek. Jestem niezwykle dumny, że w te najbardziej odległe zakątki świata docieram zawsze z kołobrzeską banderą. Stała się ona dla mnie talizmanem, ale chyba przede wszystkim symbolem tego, że zawsze z tą banderą wracam do naszego bezpiecznego kołobrzeskiego portu. Spotkanie noworoczne prezydenta uświetnił występ Sławka Uniatowskiego. Galę poprowadził Marcin Prokop. Relacje z uroczystości będzie można zobaczyć na naszej antenie jutro, we wtorek, w bloku programów po wydarzeniach dnia.